tu poklepujemy się, ale kiedy wyjdziemy do klatki, aż nie chcę pomyśleć, co tam się będzie działo. Ręka, noga mu na ścianie, oczy na widelcu, przysłowie takie mówi. Zauważyłem, że nagle ma nos przekoszony, no i gdzieś tam doszły mnie też słuchy o tym drobnym incydencie. Natomiast to chyba nie ma wpływu, Mariusz jest okej, czuje się świetnie i będziemy walczyć. Kurczę, robię to 28 raz, można powiedzieć, i no wszystko w miarę się zaczyna powtarzać. Człowiek się przyzwyczaja do wszystkiego, a jak już tyle tego było, to nie wiem, co tam gość musiałby się rozebrać chyba i nie wiem, zacząć tam pajacować jakoś, żeby mnie jakoś zadziwić. Tym razem nie będzie tak łatwo, to będzie zupełnie inne starcie niż to z Popkiem i pokażę mu, co to znaczy ból.